Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mestre i w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć wam o czymś dosyć ciekawym. Chodzi oczywiście o mapę Dragon Valley i tajemnicze easter eggi, które możecie tam odnaleźć. Zapraszam. Premierą dodatku Klasyczne Operacje, w skład którego weszła jedna mapa będąca nową wersją znanej nam z Battlefield 2 mapy Dragon Valley, mamy już za sobą. Myślę, że przez ten czas mogliście już wypracować sobie zdanie na jej temat, ale oprócz oferowanych oczywiście doznań płynących z samej rozgrywki, kryje ona w sobie znacznie więcej. Mam tu na myśli sprytnie poukrywane tajemnicze znajdźki, popularnie nazwane easter eggami, nawiązujące pośrednio lub bezpośrednio do popularnych wydarzeń, gier czy filmów, mówiąc ogólnie o tym, co mogą one przedstawiać. Na najnowszej ogromnej swoją drogą mapie nie zabrakło tego ważnego i lubianego przez graczy elementu, do którego zdążyli już nas przyzwyczaić twórcy gry, a w szczególności jeden człowiek, Julian Manolov. Znany bardziej pod nickiem JJJU, twórca gry odpowiedzialny za najbardziej skomplikowane easter eggi, które stworzył do gry Battlefield 4, wydaje się być ponownie w formie, przygotowując graczom kolejny powód do rozpoczęcia poszukiwań na ogromną skalę. Od czego zaczęło się tym razem? Otóż jeśli w rejonie flagi oznaczonej jako G udacie się w to oto miejsce, nad waszymi głowami zobaczycie pewien, wydawałoby się, zupełnie zwyczajny lampion. Jednak jeśli przyjrzycie mu się bliżej i przeanalizujecie miejsce, w którym się znajduje, zauważycie dwie rzeczy. Pierwsza to taka, iż w tym rejonie znajduje się tylko jeden taki lampion, co może, ale nie musi pobudzić waszą ciekawość, jednak jest to sytuacja, która powinna skłonić was do głębszego zbadania sprawy. Natomiast druga rzecz ewidentnie nawiązuje do programu Widmo i skrywa w sobie pewną tajemnicę. Jeśli zbliżycie się do jednego z filarów znajdujących się przy wspomnianym lampionie, zauważycie wyryty na nim znak przedstawiający trupią czaszkę, która od premiery gry jest symbolem programu Widmo. Mało tego, jeśli stojąc naprzeciwko znaku odwrócicie się o 180 stopni i spojrzycie ponownie na lampion, zauważycie, że zacznie on mrugać, naprzemiennie się zapalając i gasząc. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, iż po przeanalizowaniu częstotliwości, z jaką to robi, dojdziecie do wniosku, iż nadaje on wiadomość, stosując w tym celu alfabet Morsa. A odszyfrowana wiadomość po przetłumaczeniu na język polski brzmi: tęskniliście za mną? Powodzenia! Oczywiście nie trudno się domyśleć, kto jest autorem tych słów. Zdecydowanie bardziej daje nam do myślenia ostatnie zdanie. Powodzenia. Wydaje się, że czeka nas sporo poszukiwań i ciekawych odkryć, skrzętnie zaimplementowanych w tym wypadku na mapie Dragon Valley. Aktualnie duża część osób przeszukuje mapkę i już udało się odnaleźć kilka ciekawostek. Pierwsza z nich to znajdująca się na wzgórzu w miejscu, które teraz możecie zobaczyć, tablica upamiętniająca pewne wydarzenia. W tym konkretnym wypadku mamy tu do czynienia z pewnym nawiązaniem do rozgrywek e-sportowych ESL, a napisy przedstawiają nazwy zespołów, które w tych latach zdobyły mistrzostwo w tego typu turniejach. Z tym miejscem wiąże się również pewna tajemnica. Podobno można tu usłyszeć wołającego z gór jednego z bohaterów serialu Friends. Niestety, mimo usilnych starań, nie udało mi się rozgryźć mechanizmu jego uruchamiania. Jeśli macie jakiś pomysł, piszcie pod filmem. Drugi ciekawy easter egg znajduje się w jednym z budynków przy punkcie D. Jeśli postanowicie zniszczyć szafeczkę ustawioną bezpośrednio za drzwiami, odkryjecie znajdujące się wewnątrz radio. Po jego uruchomieniu usłyszycie oryginalną muzykę odtwarzaną podczas ekranu ładowania mapy w Battlefield 2. Oprócz tego, podobno na mapie Dragon Valley można odnaleźć bardzo małe, najczęściej ukryte w ciężko dostępnych miejscach przyciski, podobne do tych, które znajdowały się na mapie wroga Transmisja. Z tego co wiem, jest ich minimum 4.
jakie jest ich zadanie oraz co stanie się po ich załączeniu. Może dowiemy się dzięki nim czegoś więcej na temat kolejnej odsłony serii Battlefield. To pytanie póki co musi pozostać bez odpowiedzi.